pierwszej nocy w Seattle skryliśmy się przed deszczem pod wiaduktem. Czytaliśmy komiksy przy latarce, aż zasnęliśmy. A później jakiś typ chciał ukraść nasz skromny dobytek. Chciałam, żeby za to zapłacił. Tej nocy ustaliliśmy zasady. Pierwsza z nich – nie używać mocy. Nigdy. Rzeczy przepadły, ale cały czas mieliśmy siebie. Nie powinnam była używać mocy! To przeze mnie go zabrali! Przeze mnie! Odbiło mi! Te haluny bardzo mnie zmieniły. Budziłam się z nowymi mocami i... moje ciało rwało się do walki, ale umysł poddał się. Doceniam szczerość, panna Walker. Zróbmy przerwę. Może pokażesz mi te swoje nowe zdolności? No chyba chcesz nad nimi zapanować, prawda? Po to tu przecież jesteś. A czy ja wiem? Jak ostatnio ich użyłam, w takim razie to... zaczniemy od podstaw. Będę obserwować twoje postępy stamtąd. Tylko proszę cię, pamiętaj, nie bądź głupia. Głupia to moje drugie imię. Nieprawda, Walker. Przetrwałaś. Każdy ma jakąś słabość. Tylko trzeba ją znaleźć. Proszę bardzo. To dopiero początek. Ale świat nie będzie na ciebie czekać. Czasami trzeba działać instynktownie. Źle jak na początek. Co pani powie na nieco ciekawsze cele? Imponujące, prawda? Te hologramy są niezwykle realistyczne. A teraz proszę je zabić. Nie będę tak bezmyślnie strzelać, okej? Ich twórca, Eugene, też przewodnik, nie ma nic przeciwko. Ale po co? Chodzi o przetrwanie. Nie tylko pani, ale wszystkich, którzy nie mogą się bronić. No dalej, ochroń go! Bardzo mnie cieszy twoja waleczna postawa. Przekonajmy się w takim razie, co potrafisz. Czas ucieka. Znajdź zakładnika i go uwolnij. Dobra robota. Niedaleko stąd ukryłam kolejnego zakładnika. Musisz go szybko uratować, inaczej umrze. W mękach. Twój wynik w tym teście nie rzuca na kolana. Spróbuj jeszcze raz.
Trzeba sięgnąć granic swoich możliwości. Podstawowe szkolenie za panią. Ale czy jesteś wytrwała, panu Walker? Czy będziesz walczyć w obliczu przeciwieństw? Czy może skulisz się w kącie? En garde, pan Walker. Oto następna bezbronna istota. Trzeba znowu pośpieszyć na ratunek. Okej, jest dobrze. Oto kolejny nieszczęśnik. Ciągle ich przybywa, nieprawdaż? Zaczynam to ogarniać! Pośpiesz się, nowy zakładnik ledwo się bierze. Spadajcie stąd! Panno Walker, czekają następni. Byłoby przykro, gdyby zginął, prawda? Twoja akcja ratowania zakładników była zadowalająca. Twoje osiągi są punktowane. Podam ci osiągnięcia pozostałych przewodników, żeby cię zmotywować do rywalizacji. Treningów nigdy dość. Nie chciałabyś ich wszystkich pokonać?
Bardzo dziękuję. Usiądź. A teraz opowiedz mi, co się wydarzyło później w Seattle.